Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest prawdopodobieństwo, czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie. Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania oraz kalkulator. I rozpoczynamy, moi drodzy. Nasze zadanie brzmi: w urnie jest 6 kul białych i 4 czarne. Losowo wyciągamy 3 kule. Jakie jest prawdopodobieństwo, że spośród otrzymanych kul co najmniej jedna kula jest biała? Jeśli, i mamy dwa podpunkty, losowanie odbywa się bez zwracania i losowanie odbywa się ze zwracaniem. No więc, moi drodzy, jest to ciekawe zadanie, dosyć standardowe, jeżeli chodzi o prawdopodobieństwo, często występuje, warto jest nauczyć się rozwiązywać to zadanie. No i o co chodzi? No więc, moi drodzy, pokażemy Wam każdy z tych podpunktów na dwa sposoby. I tak, czyli mamy ogólnie 10 kul. Wyciągamy 3 kule i pytamy się o to, jakie jest prawdopodobieństwo otrzymania co najmniej jednej kuli białej. Czyli na te 3 kule pytamy się o co najmniej jedną, czyli możemy wylosować jedną, możemy wylosować dwie, możemy wylosować 3. I zanim zajmiemy się do końca rozpatrywaniem tych wydarzeń, chciałabym, żebyśmy na początku skupili się na podpunkcie A. O co chodzi? Chodzi o to, że napisane jest, że losowanie odbywa się bez zwracania. To znaczy, że my losujemy kulę i ją zabieramy, czyli ona już nie istnieje w zbiorze kul, które mamy do wylosowania dalej. I my tutaj na początku, jako pierwszy sposób, przedstawimy metodę drzewka, ponieważ jest to dosyć czytelne i warte uwagi. No więc, moi drodzy, mamy sobie losowanie. W tym pierwszym losowaniu mamy do wyboru co? Kule białe, przez literkę B oznaczymy, i czarne. I teraz, moi drodzy, tak, jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej? Mamy 6 kul, łącznie jest 10, czyli to będzie 6 dziesiątych. Kul czarnych jest 4, więc mamy 4 dziesiąte. Suma musi dać nam 1 i faktycznie 6 dziesiątych plus 4 dziesiąte to jest 1. To jest losowanie pierwsze, a mamy wylosować 3 kule, czyli 3 losowania. Czyli teraz losowanie numer 2. Od każdej kuli może znowu biec albo biała, albo czarna. Czyli znowu sobie piszemy biała, czarna, biała, czarna. I uwaga, tu rozpatrujemy podpunkt A, czyli robimy bez zwracania. Czyli w tym momencie już zabraliśmy w drugim losowaniu, czyli tutaj napiszę jedynkę jako pierwsze losowanie, jedną kulę, czyli tych kul już nie będzie 10, tylko będzie 9. Więc mianownik każdego z naszych prawdopodobieństw będzie wynosił 9. I teraz tak, w tym momencie zabraliśmy tutaj kulę białą, więc już nie będzie 6 kul, tylko 5, ale nie zabraliśmy żadnej czarnej, czyli będą nadal 4, suma musi dać nam 1. W tym momencie, moi drodzy, zabraliśmy jedną czarną, ale żadnej białej, więc białych jest nadal 6, natomiast czarnych będą już 3, czyli to jest losowanie drugie. No ale musimy te 3 kule wylosować, więc teraz od każdego znowu odbiegają po 2 gałązki, czyli losujemy trzeci raz, czyli znowu biała, czarna, biała, czarna, biała, czarna, biała, czarna. Czyli to jest trzecie losowanie. I teraz, moi drodzy, znowu zabraliśmy już drugą kulę, czyli mamy tu jedną kulę, zabieramy drugą kulę, czyli już ile będzie? Nie 9, tylko 8, czyli w mianowniku każdej tu gałązki będzie 8. Możecie zrobić sobie jak najbardziej czytelny ten wykres w zeszycie, nawet taki spory, żebyście tutaj wszystko dobrze mieli umiejscowione. I teraz tak. W tym momencie zabrałam, zobaczcie, ile kul białych. Tu zabrałam, czyli z 6 zostały mi 4. Natomiast nie zabrałam żadnej czarnej, czyli nadal mam 4. Suma musi dać mi 1 i tak faktycznie jest. W tym momencie, zobaczcie, z tej gałązki zabrałam jedną białą i jedną czarną, czyli zostaje mi 5 białych i 3 czarne, czyli 5 plus 3, 8 ósmych, zgadza się. W tym momencie zabrałam jedną czarną i jedną białą, czyli zostaje mi co? Białych zostaje mi 5 ósmych i czarnych tutaj zostaje mi 3 ósme. Czyli jak najbardziej zgadza się. Tu zabrałam jedną czarną, drugą czarną, czyli dwie czarne, czyli zostają mi tutaj 2, a tu żadnej nie zabrałam białej, czyli zostają mi 6. I tutaj też do jedynki wszystko się sumuje.
I teraz tak, jako pierwszy sposób, czyli drzewko, jak to odczytać? Musimy wybrać te gałązki, w których mamy co najmniej jedną kulę białą wylosowaną. I zobaczcie, ile tych gałązek jest. No tu są trzy, więc zgadza się, bo są trzy, czyli jest co najmniej jedna. Tutaj są dwie, to też nam pasuje. I zobaczcie, że tych gałązek byłoby strasznie wiele, gdyby nie fakt, że możemy skorzystać z wydarzenia przeciwnego. Czyli nasze A' to będzie wydarzenie, odwrotne do tego wydarzenia, które mamy w zadaniu. Czyli, że nie wylosujemy w ogóle kuli białej. Tu ma być co najmniej jedna, czyli jedna, dwie albo trzy, a odwracając to wydarzenie, nie wylosujemy żadnej. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli policzymy nasze wydarzenie A', to prawdopodobieństwo naszego wydarzenia to będzie 1 minus prawdopodobieństwo wydarzenia przeciwnego. Czyli wystarczy potem odjąć. No więc skupmy się na naszym wydarzeniu przeciwnym. Kiedy, na której tutaj części nie wylosujemy ani jednej kuli białej, czyli wylosujemy trzy kule, ale czarne. I tylko jedna gałązka odpowiada za to, że losujemy trzy kule czarne. To jest ta gałązka, czyli mamy jedną kulę czarną, drugą kulę czarną, trzecią kulę czarną. Na innej, jakkolwiek zboczymy, zawsze będzie jakaś kula biała. Czyli my teraz przemnażamy te prawdopodobieństwa, które są na tej gałązce. Czyli to będzie 4 dziesiąte razy 3 dziewiąte razy 2 ósme. Czyli to się równa ostatecznie 24 720, po skróceniu to będzie 1/30. Stąd, moi drodzy, prawdopodobieństwo zdarzenia, które my szukamy, to będzie 1 minus 1/30, czyli 29 trzydziestych. Moglibyśmy ten wynik uzyskać, gdybyśmy wymnożyli i dodali pozostałe wyniki, tylko zajęłoby nam to strasznie dużo czasu. To jest pierwszy sposób, który właśnie możemy zrobić za pomocą drzewka. Drugi sposób rozwiązania tego samego podpunktu jest posługując się pewnymi, no tutaj już wzorami i elementami rachunku, czyli kombinacjami. Czyli musielibyśmy na początku obliczyć, ile wynosi, nie patrząc na drzewko, w tym momencie, ile wynosi wszystkie możliwości wylosowania tych trzech kul. Bez względu na to, czy będą dwie białe, czy trzy białe, czy będą trzy czarne, nie ma znaczenia. Chodzi o to, że my chcemy sprawdzić, ile jest wszystkich możliwości. Czyli bierzemy sobie wtedy, tylko pamiętajcie, że my tutaj jakby bez zwracania to robimy, czyli bierzemy sobie kulę i ona już, ta para się nie może powtórzyć dla nas, bo tej kuli już nie będzie, ona nie da nam tej samej możliwości. Czyli używamy wówczas symbolu Newtona, bierzemy sobie trzy kule z naszych wszystkich 10 i rozpisując ten symbol dostajemy 10 silnia przez 3 silnia razy 7 silnia, wymnażając dostaniemy 120. I idąc tym tropem, dla nas moc wydarzenia przeciwnego będzie równa ile? To będzie, moi drodzy, losowanie, bo chcemy tu uzyskać trzy kule czarne, tak jak wspominaliśmy, czyli będziemy je losować z ilu kul, moi drodzy, będziemy je losować, chcemy dostać tylko te trzy kule czarne, czyli będziemy je losować z czterech kul czarnych, które mamy dostępne, czyli to będzie 4 silnia przez 3 silnia razy 1 silnia, co w ostateczności daje nam 4. No i jak obliczymy sobie moc zbioru A' i moc naszej omegi, to dostaniemy, że prawdopodobieństwo A' równa się 4/120, czyli 1/30, a co za tym idzie, tak jak podobnie jak powyżej, prawdopodobieństwo naszego zdarzenia A to będzie 1 minus 1/30, czyli 29/30. Czyli można uzyskać ten sam wynik kilkoma metodami, natomiast trzeba pamiętać, jakiego tutaj wzoru metody użyć przy obliczaniu mocy zbioru. Czyli użyliśmy tu kombinacji, bo nasze pary się nie mogą powtarzać, bo my nie zwracamy tych kulek, czyli nam się zbiór pomniejsza. No okej, czyli załatwiliśmy podpunkt A, wydaje mi się, że drzewko jest tutaj mimo wszystko najbardziej takie czytelne i jasne, to zajmijmy się podpunktem B. Co z tym podpunktem? No tutaj, moi drodzy, mamy zwracać kule, czyli cały czas dysponujemy 10 kulami, bo chociaż wylosujemy jedną, to zaraz ją rzucamy z powrotem.
I posłużymy się tutaj tym samym drzewkiem. Dlaczego? Dlatego, żeby tutaj już nie rysować kolejnego. Jeżeli chcecie, przerysujcie. Ja zmienię tylko kolor na niebieski. I teraz o co chodzi? Jak będzie wyglądać nasze drzewko w podpunkcie B? No więc pamiętajcie, że cały czas macie 10 kul i cały czas je wrzucacie z powrotem. Czyli tak, no na początku będzie to wyglądało tak samo w pierwszym losowaniu, czyli tu będzie 60 i 40, ale w drugim losowaniu co się dzieje? Czy ubywa mi jakiejś kuli? No nie ubywa. Czyli też tu będzie 60 i tu będą 40. I moi drodzy, okazuje się, że na każdej gałązce będzie wyglądało to podobnie. Czyli przy białych będzie 60, a przy czarnych 40, ponieważ cały czas będę dysponowała tym samym zbiorem kul. I w takim razie, jak będzie wyglądało nasze zdarzenie przeciwne? Ponieważ cały czas chcemy z niego korzystać, ponieważ nam jest to dużo łatwiej jest to zrobić. Prawdopodobieństwo mojego zdarzenia przeciwnego będzie co? Wylosowanie 3 kul czarnych, czyli bierze coś, co jest przeciwne temu, co mam w zadaniu. Czyli znowu interesuje mnie ta gałązka. Czyli jakie będą tu prawdopodobieństwa? Mówiłam, że przy czarnych będą 40. Czyli musimy wymnożyć 40 razy 40 razy 40. Czyli my sobie tutaj to wymnażamy. I zostanie nam 64 tysięczne, co w ostateczności daje nam 8,125. I teraz, wiedząc to, obliczam moje prawdopodobieństwo A, czyli 1 minus 8,125, a to się równa, moi drodzy, 117,125. No dobrze, to jakby to wyglądało naszą drugą metodą, kiedy obliczamy moce zbiorów i liczymy ze wzoru. No więc zapominamy, że jest coś takiego jak drzewko i teraz musimy zastanowić się, co możemy użyć. Tu mogliśmy użyć, a raczej musieliśmy użyć kombinacji, czyli symbolu Newtona. Ale tutaj już tego nie możemy zrobić, kiedy mamy zwracanie kul, ponieważ tu już mogą się dowolnie nam powtarzać nasze trójki. Czyli jeżeli mówimy, że możemy coś powtarzać, to znaczy, że będziemy używać wariacji z powtórzeniami. Czyli mamy możliwość wylosowania 3 kul. Czyli nasz zbiór omega będzie jak wyglądał? No, jeżeli wylosuję 3 kule, czyli mam 3 miejsca, za każdym razem korzystam ze zbioru ilu kul? No z 10, czyli tu będzie 10, 10, 10. Czyli moc naszej omegi to będzie 10 razy 10 razy 10, czyli 1000. A moc naszego zdarzenia przeciwnego będzie jaka? Mam znowu 3 kule do wylosowania, ale chcę, żeby za każdym razem to była kula czarna. A ile mam kul czarnych? Mam 4. Jak wylosuję jakby jedną z 4 za pierwszym razem, to czy za drugim razem tego nie mogę zrobić? Mogę, ponieważ zwracam wszystkie kule, czyli tu też będzie 4. A za trzecim razem też mogę? No też mogę, czyli też będzie 4. Czyli moc mojego zdarzenia przeciwnego to będzie 4 razy 4 razy 4, czyli 64. No i jak już możecie się domyślić, prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego to będzie 64 tysiączne, czyli 8,125. I stąd prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest 1 minus 8,125, tak jak tutaj, czyli 117,125. Czyli mamy jedno zadanie, mamy tutaj 2 podpunkty i do każdego 2 metody, więc myślę, że każdy z Was powinien wybrać tutaj dla siebie coś dobrego. Polecam osobiście, jak już mówiłam, drzewko, no nie zgubi Was, jeżeli dysponujecie tylko 10, znaczy jeżeli dysponujecie tylko kulami białymi i czarnymi, to łatwo jest to rozpisać, gdyby na przykład było 5 rodzajów kul, no tutaj by się troszeczkę nam zrobił bałagan. Natomiast pamiętajcie zawsze, żeby uważnie dobierać, jeżeli chodzi o te wzory tutaj, odpowiednio kombinacje czy wariacje bez powtórzeń z powtórzeniami, bo często, gęsto nam się to wszystko myli. Tu też równie dobrze można byłoby użyć wariacji bez powtórzeń. Natomiast jeżeli nie czujecie się na siłach, drzewko i to na pewno Was nie zgubi. Ja zachęcam Was do obejrzenia innych zadań, które znajdują się na naszym kanale, związanych właśnie z prawdopodobieństwem. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, to nie czekajcie i wysyłajcie wszystko na naszego maila. Ja zachęcam do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, życzę udanego dnia i do usłyszenia.